Cześć, nazywam się Karol Mozorewski. To jest niepoważny przegląd kilku informacji, które łączy to, że nie zawierają w sobie tych oto słów. Po to są tematy, które omijamy. Będzie o Robercie Lewandowski, będzie o tym, że Monteverde zmienił swoją wysokość, będzie o podatku od smartfonów i kilka innych tematów. Zaczynamy. Jeżeli zastanawiacie się, czy umrzeć ze starości, otoczenie rodziną, czy może przedwcześnie, ale otoczeni szczęściem, podsuwam rozwiązanie. Burger King wprowadza szejka z frytkami. W skład tego mokrego snucu krzyków wchodzą lody śmietankowe, polewa czekoladowa i frytki. Na razie, z tego co wiem, jest dostępny w Singapurze, ale ostatnio rzeczy z Azji szybko rozprzestrzeniają się na całym świecie, więc jest nadzieja, wystarczy poczekać. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji Ostatnia Nadzieja Białych, zwrócił uwagę internautów swoim trochę nietypowym zachowaniem podczas konferencji prasowej. Jeden dzień na ich analizę i uwaga, uwaga, ten jeden dzień jest nawet dniem roboczym, to niedziela. To niedziela. Tak, rząd przedstawił ten kalendarz w ten sposób, że do soboty można zgłaszać uwagę. W uwagi w niedzielę one będą analizowane. W poniedziałek każdy, kto uczestniczył przy redakcji jakiegokolwiek dokumentu. Szczękości potliwość, tiki nerwowe i rozbiegane oczy. Internauci zasugerowali, że jest pod wpływem środków odurzających, żeby nie powiedzieć narkotyków. Krzysztof wciągnął nosem te insynuacje, a nawet oddzielił je grubą kreską i nie posypał się, pozostając wierny założeniom swoich kolegów, że Europa będzie biała albo w ogóle jej nie będzie. Jeżeli jakiś prawnik chciałby mnie teraz przyłapać na tym, że o, sugeruje, że Krzysztof Bosak zażywa kokainę, zaznaczam wyraźnie, wcale tak nie uważam. Moim zdaniem to polska amfetamina. Krzysztof nie wspierałby importu. Dobra wiadomość z Australii. Tamtejsi wolontariusze przeczesujący tereny po wielkich pożarach trafili na żywe okazy drzewnicowatych. To małe ssaki nadrzewne, a najmniejsze z nich, jako gatunek, żyją tylko i wyłącznie w kilku rejonach Australii. Naukowcy bali się, że nie udało im się przetrwać pożarów. Teraz mogą już spać spokojnie. W tym nie ma żadnego żartu. Jest tylko po to, żeby rozróżnić was przed informacją o tym, że. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński poinformował o tym, że projekt ustawy wprowadzającej tzw. podatek od smartfonów jest już gotowy. A o co w nim chodzi? W Polsce oficjalnie nie istnieje ktoś taki jak artysta zawodowy. Zarówno PiS, jak i opozycja chcą to zmienić. Projekt tych drugich został odrzucony, a projekt tych pierwszych ma zostać powołany do życia. Ale jest problem z finansowaniem. Docelowo miałoby to wyglądać tak, że gdyby artysta miał problem z utrzymaniem się ze swojej sztuki, to specjalny fundusz zrekompensuje mu część straty. Ale też nie mówimy tu o milionach jak dla golców czy bednarka, a bardziej o dopłaceniu do ubezpieczenia zdrowotnego czy społecznego. I teraz rząd postanowił opodatkować smartfony, telewizory smart, tablety, komputery, a podatek ten mamy płacić za to, że możemy słuchać na nich muzyki i oglądać filmy, czyli odprowadzać to do artystów. No tak, ale płacimy już przecież za Spotify'a, za Netflixa, oni też odprowadzają pewną składkę na rzecz artystów. Zgadza się i to się właśnie nazywa podwójnym opodatkowaniem. Federacja Konsumentów wyliczyła, że średnio podniesie to cenę tych urządzeń około 300 zł. Dodam tylko, że w jednym z poprzednich odcinków mówiłem już o innych nowych podatkach, które czekają nas po nowym roku. Pojawi się podatek cukrowy. Obejmie napoje słodzone, w tym także słodzone miodem. Opłata od małpek. Obejmuje alkohole sprzedawane w małych opakowaniach, czyli tak zwane małpki. To będzie 2 zł od 200. A w związku z tym, że zapojki z napojów słodzonych też podrożej o czym mówiłem przed chwilę, to ten cios liczymy podwójnie. Opłata mocowa, czyli po tym, jak zapłacicie za prąd to jeszcze zapłacicie podatek od możliwości w ogóle płacenia za prąd. 10 zł miesięcznie. Wzrośnie abonament RTV, składki na ZUS, podatek od nieruchomości, podatek handlowy od reklam, akcyza na samochody używane i wiele innych. Czyli teraz tak, odpalając Spotify'a na nowym telewizorze zapłacicie za prąd, podatek od możliwości płacenia za ten prąd, zapłaciliście za telewizor i podatek za to, że możecie słuchać na nim muzyki i jeszcze abonament do Spotify'a. Taniej wychodzi Cygan z Akordeona, a jeżeli słuchacie Bayer Full, to będzie nawet skok jakościowy. Amerykańscy naukowcy postanowili zbadać, czy odpowiednie nawodnienie organizmu wpływa na poziom szczęścia i zadowolenia z życia. Zaangażowali do tego 2000 Amerykanów, a całe badanie powstało na zlecenie firmy Bosch. Jak się okazało, ponad 40% ludzi, którzy pili ponad 6 szklanek wody dziennie, deklarowało zadowolenie z życia w porównaniu do tylko 10% z tych, którzy pili tylko jedną szklankę wody dziennie. Wniosek: odpowiednie nawodnienie jest ważne i wpływa pozytywnie na człowieka. Co prawda, miliony ludzi w Afryce nieśmiało sugerowało to już wcześniej, ale lepiej sprawdzić dwa razy. News, o którym trąbią wszyscy w Polsce i bardzo dobrze. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata. I to, że wygrał plebiscyt FIFA to mało powiedziane. Zebrał więcej głosów niż Messi i Ronaldo razem wzięci. Głosować mogli kapitanowie reprezentacji, selekcjonerzy, dziennikarze i kibice z całego świata. I co ciekawe, Cristiano Ronaldo wskazał na pierwszym miejscu Roberta, a na drugim Messiego. Co utrudnia od teraz nielubienie tego Portugalczyka. Lewandowski zdobył w tym roku tytuł Mistrza Niemiec, Puchar Niemiec, Puchar Ligi Mistrzów, Super Puchar Niemiec i Super Puchar Europy. A to jest tylko w ogóle ułamek wszystkich nagród, które zdobył, nawet nie mówię o pozostałych. Gigantyczne gratulacje, czegoś takiego nie osiągnął jeszcze żaden piłkarz w historii naszego kraju. Przygotujcie się tylko na to, że teraz będzie wysyp polityków, którzy podpinają się pod ten sukces i każdego, kto kiedykolwiek zrobił sobie zdjęcie z lewandowskim. To zdjęcie musi się teraz znaleźć na Instagramie. News nadesłany przez Bartosza Zalewskiego. Zdarzyło Wam się kiedyś znaleźć 10 złotych w kieszeni? No to teraz wyobraźcie sobie, jaką radość musieli poczuć ludzie, którzy odnaleźli rakietę, która zaginęła 74 lata temu. Ten, godny uciekającego przed alimentami męża wynik, osiągnęła część rakiety Seveja 2 wystrzelonej w 1966 roku, a która została niedawno przechwycona przez NASA. By oszczędzić jej szoku kulturowego związanego ze zmianami, które nastąpiły przez te 74 lata, na wszelki wypadek rakiety umieszczono w kraśniku i puszczono jej wiadomości. Teraz ważna informacja dla alpinistów i finalistów jednego z dziesięciu. Mount Everest, jak się okazuje, jest o 86 cm wyższy niż zakładano. Jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie, że podczas wyprawy, kiedy go mierzono, szczyt zdobył karzę. To wszystko w tym odcinku. Nie ma warzyw, które osiągnęły więcej niż bo. Nie będę Wam ścieniu, po prostu się nie wyrobiłem. Dzięki, że zostaliście do końca. Wielkie podziękowania dla Kuby, Przemka, Jacka, Maćka i Adama, korespondentów, którzy nadsyłają newsy z całego świata. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, piszcie do mnie na Karol Modzelewski na Facebooku. Kolejny odcinek w piątek. Jak wszystko pójdzie dobrze, to o 18. .00. Subskrybujcie, żeby nie przegapić. Do zobaczenia. Cześć.